zatrzymajcie się na chwilę. Opowiem wam kilka słów na temat tego, jak spotkałam Jezusa. Może zadajecie sobie pytanie, co ci ludzie tutaj robią? Chcę ci powiedzieć, że poznaliśmy osobiście Jezusa. I prawda jest taka, że jak ktoś poznał osobiście Jezusa, to doznał osobistej wolności. Słowo Boże mówi, że jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I my tutaj na tym miejscu w imieniu Jezusa poselstwo do was głosimy. Jezus Chrystus żyje. On nie umarł. On jest wciąż taki sam. I czy ty w Niego wierzysz, czy nie, to On żyje. Chcę ci powiedzieć, że ja dzisiaj jestem nowym człowiekiem, ale nie zawsze tak było. W wieku 15 lat związałam moje życie z przestępcą. Dlaczego? Dlatego, że się bardzo bałam. Bardzo bałam się w moim życiu. I ludzie zadawali mi pytanie, czemu w ogóle się z nim związałaś? I ja dziś na to pytanie umiem sobie odpowiedzieć. Ponieważ się bardzo bałam. I wydawało mi się, że przestępca jest w stanie uratować moje życie. Ale chcę ci powiedzieć, że bardzo szybko moje życie było w ogromnych opałach. Żyjąc z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej, możesz wyobrazić sobie, jak wyglądało moje życie. To jest mój mąż. Nazywa się Artur Ceroński. Był kiedyś w zorganizowanej grupie. Chciał mnie zamordować. A dzisiaj jesteśmy małżeństwem. Czemu? Dlatego, że obydwoje osobiście poznaliśmy Jezusa Chrystusa. Ewangelia jest mocą Bożą dla każdego, kto w nią wierzy. Kiedy ja przyjęłam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, to Duch Święty, ten sam, który wzbudził Jezusa z martwych, wypełnił moje życie. I ten człowiek, który chciał mnie zamordować, jest dzisiaj moim mężem. Dlaczego? Bo Duch Święty mieszka we mnie i dał mi moc do tego, abym się przeciwstawiła grzechowi. Posłuchajcie. Kiedy mój narzeczony narodził się na nowo z Bożego Ducha, to kiedy przyszedł do domu i powiedział do mnie, że ja również muszę się pojednać z Bogiem, to ja mówię, ty zwariowałeś. Ty zamordowałeś człowieka. Ty jesteś czynnym przestępcą. Ty potrzebowałeś Jezusa. Ale ja jestem sprawiedliwa. Dla takich jak ja jest miejsce w niebie. Tylko wiesz, on do mnie powiedział tak, ale w Biblii jest napisane, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Że każdy na tej ziemi musi narodzić się na nowo. Inaczej nie ujrzy Królestwa Bożego. I więc, żyjąc z przestępcą, moje życie zostało dotknięte bagnem. I kiedyś do mojego domu przyjechała policja i mnie aresztowali. I kiedy jechałam z Kuta w kajdanach, w radiowozie policyjnym, to zawołałam do tego Boga, do takiego, o jakim opowiadał mi mój narzeczony, że On jest żywy. I ja mówię, jeśli to prawda, że ty jesteś żywy, to ja nie mogę iść siedzieć do więzienia. Bardzo się bałam. I chcę ci powiedzieć, że po ludzku nie było takiej opcji, żebym nie poszła siedzieć. Dlatego, że na moją firmę zostały wzięte ekskluzywne samochody, kupa kredytów. Normalnie powinnam siedzieć, nie wiem, ze 25 lat. Rozumiesz? Ale kiedy weszłam do prokuratora i on spojrzał na mnie i powiedział do mnie, jesteś wolna. I wiesz, ja w moim sercu wtedy zrozumiałam, że ten Bóg właśnie żywy. On odpowiedział na moje wołanie, ale ja dalej nie miałam takiej potrzeby, aby oddać mu swoje życie. Dlaczego? Bo wewnątrz siebie czułam się sprawiedliwa. Wewnątrz siebie czułam się sprawiedliwa. Ale kiedy wróciłam do domu, to zaczęłam czytać Biblię i mówię, kurczę Boże, o co w tym wszystkim chodzi? Czuję, że normalnie zaraz zgłupieję. Gdzie ja mam schować tą informację? W ogóle o co chodzi z tym nowym narodzeniem? Jak mam to ugryźć? Co mam w ogóle z tym zrobić? Nie wiedziałam, gdzie tą informację mam schować. Normalnie mówię, zwariuję. I posłuchajcie, ja naprawdę wewnątrz siebie czułam się sprawiedliwa. Mówię, Boże, pomóż mi. I klęknęłam na kolana. I kiedy czytałam w Biblii, to przeczytałam, że jeśli mężczyzna w swoim sercu spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. Rozumiecie? I w ten sposób Bóg przekonał mnie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I dałam się przekonać, bo możesz nie dać się przekonać. I klęczałam w swoim pokoju i mówię, Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Ja przyjmuję Cię do mojego życia jako Pana i Zbawiciela. Ja chcę Twojej sprawiedliwości.
Ja chcę, aby to, co wydarzyło się na krzyżu, stało się moim udziałem. I On do mnie przyszedł. Wypełni moje wnętrze. Pojednałam się z Bogiem. Wielki Król, wielki Mesjasz, potężny Jahwe zamieszkał wewnątrz mnie. Okoliczności się nie zmieniły, ale moje wnętrze uległo zmianie. Natychmiast, w jednej sekundzie, przestałam się bać. Mocarzem w moim życiu był lęk przed śmiercią, ale kiedy przyjęłam Jego jako osobistego Zbawiciela, kiedy potężny Duch Święty zamieszkał we mnie, to strach ode mnie odpadł. Rozumiecie? Diabeł jest pokonany. Jezus śmiertelnie zranił diabła, ale póki trwa to, co się nazywa dziś, czyli to królem tej ziemi jest diabeł. I żebyś mógł prowadzić tu zwycięskie życie na ziemi, pojednaj się z Bogiem. Oddaj Mu swoje życie. Nie chcę Cię przymuszać do tego. Wiesz, bo to w ogóle tak nie działa. Jezus powiedział, kto pragnie do mnie, niech przyjdzie, a z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Jeśli to Cię porusza, jeśli to, co mówimy, dotyka Twojego wnętrza, to pobudź się teraz ze mną. Powiedz, Jezu, ja przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Przyjmuję Cię do mojego życia jako osobistego Pana i Zbawiciela. Uznaję Cię za Mesjasza, za Zbawcę. Uznaję Cię za mojego Króla. Będę żył dla Ciebie. Ewangelia jest mocą. Ona jest mocą. Ja mam zwycięskie życie. To, co... Te życie, które prowadziłam kiedyś, to dla świata, to rozumiecie, to jest koniec. Ale z Bogiem, ten facet, który chciał mnie zamordować, jest moim mężem. Dlaczego? Bo Duch Święty dał mi moc do tego, abym przebaczyła. Kiedyś powiedział do mnie tak, modlisz się w modlitwie pańskiej, Ojcze, przebacz mi moje grzechy, tak jak i ja przebaczam moim winowajcom, to przebacz swojemu oprawcy. Jak? Aktem decyzji, a ja uleczę Twoje serce. Duch Święty jest mocą, a Bóg nie umarł. On żyje i On chce dziś przyjść do Twojego życia. Ale wiesz, On nie wejdzie jak cham. On nie wejdzie jak cham. Bo to Pan Panów i Król Królów. Przyjaciele, jesteśmy w Warszawie Kościołem Mocy. W każdą niedzielę o godzinie 10:30 spotykamy się na ulicy Kasprzaka 24. Uwalniamy zniewolonych. Uzdrawiamy wszelką chorobę. Świadczymy usługi z nieba. Za darmo. Za darmo. Jeśli ktokolwiek chce. Jeśli chcesz uwolnienia, jeśli chcesz uzdrowienia, podejdź do nas. Położymy na Ciebie swoje święte ręce i Twoje życie już nigdy nie będzie takie same. Ojcze, ja modlę się o tych wszystkich ludzi, którzy dzisiaj słyszeli Twojego słowa. Ja wzywam Twojego potężnego imienia Jahwe. Ja wzywam Cię, Jeszua. Jeszua z Nazaretu. Ty, który umarłeś i zmartwychwstałeś. Ja wzywam Twoje potężne imię nad każdą osobą, która słyszała dzisiaj Twoje słowo. I ja modlę się, Ojcze. I ja wstawiam się, Ojcze, za Warszawą. Ojcze, ja wstawiam się za Warszawą. Ojcze, ja wstawiam się za Warszawą. Ja staję w wyłomie za tymi ludźmi. Szakorobo soke lerebe, erebe kantolora na moso, erelemeke, erelemeke. My uczyniamy różnicę, różnicę, różnicę. Twoje życie już dziś nie będzie takie samo. Dziś usłyszałeś słowa zbawienia. Dziś usłyszałeś Ewangelię. Dzisiaj usłyszałeś o Jezusie. Jeśli wierzysz, to zawołaj do Niego. Hallelujah.